Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Miał być dzisiaj pręgierz, ale nie będzie pręgierza z powodu różnych okoliczności zewnętrznych, nacisków i tym podobnych rzeczy. Stwierdziłem, że nie dam rady go zrobić. Dużo pracy też mam, więc różnie to bywa. Muszę trochę inaczej rozplanować sobie robienie filmów. Może pomyśleć trochę o innych dniach premier, żeby to jakoś bardziej tak płynnie się nakładało. A stwierdziłem, że skoro miałbym nie zrobić w ogóle żadnego filmu, no to lepiej jednak, ponieważ pisaliście mi ostatnio, że to fajnie, że filmy się regularnie pojawiają, to lepiej jednak, żebym pokazał wam pewną recenzję i opowiedział o, myślę, że bardzo ciekawej książce. Książką tą będzie oczywiście Królestwo z tego świata Alejo, Carpentiera. Książka wpisująca się w taki nurt realizmu magicznego. I na początek ja może wyjaśnię dlaczego tak uważam, dlaczego zgadzam się z ludźmi, którzy właśnie w ten sposób o między innymi Carpentierze mówią. I teraz tak, wiem, że ja chyba ze 2-3 razy mówiłem już o realizmie magicznym, ale wydaje mi się, że takie rzeczy tłumaczy się najlepiej właśnie na przykładach, prawda? Więc nie oburzajcie się, jeśli tam 2-3 razy do roku ja pewne rzeczy powtórzę. No, tak wydaje mi się, że to będzie dobry wstęp do naszych rozważań, no bo są różne podejścia do tego, czym jest realizm magiczny. Wszystkie one wydają mi się błędne. Z jednej strony jest takie podejście literaturoznawcze, które na przykład na Wikipedii możecie znaleźć, że realizm magiczny to jest wtedy, kiedy te wątki fantastyczne niosą ze sobą pewne przesłanie, natomiast jak one są tylko dla rozrywki czytelnika, to jest ta gorsza fantastyka. Z kolei fantaści przeginają w drugą stronę, bo oni twierdzą za Sapkowskim, że realizm magiczny to jest wtedy, jak pan recenzent powie, czy pan krytyk literacki, że to jest realizm magiczny, a tak naprawdę to wszystko to jest jedno wielkie fantazy. Nie mają racji jedni i drudzy. Z fantastami zgodziłbym się w tym tylko, że realizm magiczny rzeczywiście powinien zaliczać się do fantastyki. Bo tamten element fantastyczny jest decydujący o tym, że my definiujemy te powieści, te książki jako realizm magiczny. Więc on jest ważniejszy, prawda? Jego jest mniej niż tego elementu realistycznego, ale on jest decydujący o zaklasyfikowaniu, więc jak najbardziej byłaby to fantastyka, ale stworzyłbym z niego osobną gałąź fantastyki obok fantazy, obok science fiction, obok różnych innych tam, nie wiem, horrorów czy czegoś w tym stylu. Czym de facto ten realizm magiczny jest? Część osób mówi, że z realizmem magicznym mamy do czynienia wtedy, kiedy on mówi o mitach, a fantazy mówi, kocie, przestań się bawić tym kablem, a fantazy mówi o baśniach. Nie do końca tak jest, bo weźmy chociażby Jean Wolfe, żołnierz Arete, żołnierz z mgły, prawda? Fantazy, klasyczne fantazy, no nikt tego do realizmu magicznego nie zaliczy. Ta definicja trochę krzywdząca, o której mówiłem na początku, też mi zupełnie nie pasuje. Inni jeszcze mówią, że to jest wtedy, kiedy postacie, bohaterowie książki, widząc jakieś wydarzenia fantastyczne, no przyjmują je jako coś normalnego. To jest bliskie prawdy, ale też nie do końca. Dlaczego? No bo w większości powieści fantazy pojawia się magia. Kocie, ja coś do ciebie mówię chyba. Prawda? No. Pojawia się magia i bohaterowie reagują na nią no, zupełnie normalnie, tak? Jest to element przypisany do ich świata, który oni znają. I tutaj, w tym miejscu jest właśnie różnica. W fantazy element magiczny jest bardzo konkretną, logiczną częścią świata. Taką, którą da się badać, a nawet jeśli nie da się badać, to taką, za którą coś bardzo konkretnego stoi, pochodzącego z tego świata. Ktoś mi kiedyś mówił, że no ale dobrze, masz opowieści o superbohaterach, to czemu to nie miałoby być realizm magiczny? No chwila, moment.
Superman jest Supermanem, ponieważ pochodzi z jakiejś tam innej planety, tak? Jakiś tam bohater się zmutował, inny z kolei, no nie wiem, opanował jakąś magię, przeszedł pewne szkolenie, nauczono go czegoś, zna jakieś zaklęcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w realizmie magicznym ten element fantastyczny ma zupełnie inną funkcję. On z perspektywy świata przedstawionego po prostu sobie jest. Może być z nim związany w jakiś sposób, ale najczęściej nie jest w ogóle wyjaśniony. Jest wprowadzony w sposób chaotyczny. Jeśli w... wyleciało mi teraz z głowy. Jeśli w... jeśli u Marqueza jedna z bohaterek unosi się do góry i znika gdzieś w niebie, tak? No to bohaterowie popatrzą, część się wystraszy, zareagują na to w jakiś sposób, ale po 5 stronach nie będą już o tym pamiętać. Mimo tego, że u Marqueza postacie regularnie nie unoszą się do góry. Jest to coś dziwacznego, jest to coś niezwykłego. I jak się okazuje, u Marqueza imiona postaci mają jakiś nośnik, jakiś przekaz, tak? Coś oznaczają. Tak samo jest z tą bohaterką, prawda? Że da się to wyjaśnić. Prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, tam chodziło o pychę. Ona była pyszna i w taki symboliczny sposób ta jej pycha zostaje tutaj czytelnikowi ukazana, że ona się tak uniosła do góry. Czy też pobożna? Nie pamiętam już. Nieistotne. Ale właśnie, przechodząc do Carpentiera. U Carpentiera te wszystkie wątki niezwykłe, magiczne, mają ukazać obcość nowego świata i jego wrogość przy okazji też, tak? One mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. One są związane w pewnym sensie, bardzo konkretnie są związane z legendami haitańskimi, z wierzeniami, tam te wierzenia się też gdzieś pojawiają, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kiedy do tego świata wkracza Europa w postaci między innymi, ale tutaj konkretnie chodzi o Paulinę Bonaparte, która próbuje odprawić rytuał wudu przy pomocy miejscowych czarowników, tak, po to, żeby coś konkretnego osiągnąć. To byłby motyw już fantazy. Motyw takiego bardzo logicznego, zgodnego ze światotwórstwem podejścia do elementu magicznego. I co się wtedy dzieje? Wudu nie działa. Wudu przestaje działać. Więc mam nadzieję, że dość dobrze to wyjaśniłem. Na czym polega różnica właśnie pomiędzy tymi elementami magicznymi w realizmie magicznym? One są chaotyczne dla świata przedstawionego, one są dziwaczne, one są nie do zaszufladkowania, a jednocześnie, nie zawsze, ale najczęściej niosą ze sobą pewien przekaz poza tej warstwy opowiadania samej fabuły, tak? Pewien przekaz, no powiedzmy, symboliczny, tak? Coś symbolizują, coś oznaczają, coś chcą nam przekazać. Oczywiście to nie jest też tak, że magia w świecie fantazy to jest tylko do zabawy, tak, że za tym nie idzie nigdy żadna myśl. Nie, oczywiście, absolutnie nie. Tylko ta różnica polega na tym, że magia, elementy fantastyczne w świecie fantazy są tą przypisaną częścią istniejącego świata, bardzo logiczną, bardzo sensowną. A w horrorze z kolei mamy intencje, już nawet nie autora, zostawmy autora w spokoju, intencje tekstu, tak? To wypływa z tekstu, że my się mamy, czytelnicy, tego wystraszyć, tak? To w nas ma wywołać pewne poczucie, no nie wiem, przerażenia, tak? Że się poczujemy trochę nieswojo. Więc kończę ten przydługi wstęp, ale mam nadzieję, bo pytaliście czasami o to, że dobrze chyba wyjaśniłem, na czym moim zdaniem polega różnica między realizmem magicznym, a całą resztą fantastyki, i przechodzimy już do królestwa z tego świata. Tak mi przyszło do głowy, że w sumie powinienem opowiedzieć jeszcze o tytule, bo nigdzie w recenzjach nie znalazłem wyjaśnienia. Carpentier na ostatnich stronach swojej krótkiej powieści wyjaśnia nam ten tytuł, więc ja to krótko streszczę, chociaż to jest chyba jeden z najsłabszych elementów tej powieści. Tutaj jeszcze zwrócę się na moment do widzów z Instagrama, którzy tę krótką zajawkę
sobie tam przeczytali. Ja postaram się nieco rozwinąć to, nieco mocniej rozwinąć, tak żebyście nie czuli się znudzeni i znużeni, bo myślę, że to jest książka, o której dużo można powiedzieć. Carpentier zestawia królestwo z tego świata, tutaj to mroczne, dzikie, niebezpieczne Haiti, z tym, co czeka człowieka po śmierci, no w takim myśleniu może europejskim, katolickim, tutaj tomiści by się pewnie oburzyli, bo według Carpentiera, no co tam nas czeka po tej śmierci? No nuda, raczej już nuda, oczywiście tak zbawienie, szczęście i tak dalej, ale to szczęście jest nudne, bo ono nie polega na rozwoju, na zmianach wiecznych, tak? No nie, akurat właśnie u świętego Tomasza było dokładnie odwrotnie, no, tak sobie Carpentier to wymyślił. Natomiast jego królestwo, to haitańskie z tego świata, to są ciągłe zmiany, ciągła, można powiedzieć, ewolucja człowieka, ciągłe poszukiwanie sensu, trochę wschodnio brzmi, ale nie, tak, takie nie jest, akurat tak źle tutaj nie jest, więc ten tytuł jeszcze objaśniony tak w finale, wprost wyłożony czytelnikowi, no niekoniecznie do mnie przemówił, chociaż jest ładny, ładnie, zdecydowanie ładnie brzmi. Oczywiście to zdanie tytułowe pochodzi z Ewangelii, to myślę, że wszyscy wiedzą, natomiast co jeśli chodzi o przesłanie, jakąś myśl, tak, płynącą z tej krótkiej, jak już mówiłem, powieści, bo ona ma 149 stron ledwie, to też w przedmowie sam autor, tłumacząc, dlaczego ona powstała, nam to objaśnia. On się posługuje taką bardzo mocną, barokową, bardzo tutaj akurat barokową, przenośnią. Mówi, atakuje młodych twórców, można by domyślać się, że chyba o surrealistów mu chodzi, europejskich, którzy, jak on to mówi, gwałcą ciała, martwe ciała pięknych kobiet, a powinni gwałcić je za życia. Chodzi mu o to, że ci surrealiści wprawdzie działają bardzo w taki kierunek, mają słuszny swoich działań, bo powinni prowokować czytelników, powinni prowokować odbiorców swoich dzieł, ale działają na płaszczyźnie kultury europejskiej, która zdaniem Carpentiera jest już martwa. I takie rzeczy to można było robić, jego zdaniem, wtedy, kiedy ona była żywa. A oni teraz powinni swoich zdobyczy szukać w nowym świecie. Tak jak on to nam proponuje, bo ten świat jest żywy. W Europie cudowność trzeba tak wyciskać, szukać jej na siłę, bo jej już nie ma, zdaniem Carpentiera. Natomiast w nowym świecie cudowność jest zwyczajna, jest na każdym rogu, tak? Jest wszędzie. Tutaj akurat w przypadku tej powieści, w historii Haiti. I ta cudowność rzeczywiście w tej powieści jest, w tej powieści się nam objawia, ale ona jest jaka? A ona jest bardzo mroczna, bardzo ponura i przede wszystkim jest niebezpieczna dla Europejczyka. Ona Europejczyka zmienia, ona Europejczyka nie pozostawia obojętnym i nie pozwala mu się okiełznać, mimo prób Europy, żeby tego dokonać. Tu wspominałem na przykład o tym rytuale wudu odprawionym przez Paulinę Bonaparte. Zresztą wątek tej bohaterki jest chyba najlepszym, jak już pisałem na Instagramie, w całej tej książce. To jest po prostu to, co wyszło autorowi zwyczajnie kapitalnie to się czyta wspaniale, bo tutaj łączy się wszystko to, co jakoś tak bardzo mocno działa na czytelnika. Z jednej strony ta cudowność, tak, oczywiście, brutalność, mrok tej historii i też jej seksualność, może w sensie takim zmysłowość, tak? No bo jednak to jest też w jakiś sposób związane z postacią Pauliny Bonaparte. Ona była osobą, która łamała konwenanse, która szokowała i tak jest tutaj. Ona przypływa do nowego świata nago, opalając się w ożaglowaniu okrętu, czy tam nocą sypiając w ożaglowaniu okrętu, gdzie tam właśnie majtkowie, marynarze patrzą na nią z zachwytem, a ona tak po prostu z góry jak królowa ich tam uwodzi, ale raczej do niczego więcej
nie dochodzi, co też jest w sumie dość ciekawe w tym przypadku. I tutaj od razu pojawia się u mnie taki dość duży znak zapytania, jeśli chodzi o Carpentiera, bo gdzieś tam skojarzenia z Borgesem się z tyłu głowy pojawiają, bo mam wrażenie, że ten wątek Pauliny właśnie wyczerpuje wszystko to, co Carpentier chciałby nam powiedzieć. To, co było wcześniej i to, co jest później w tej powieści, jawi się jako taki zbędny dodatek, jako powtarzanie tego, co my już wiemy, tak? Tutaj natomiast właśnie jakby w centrum tej powieści zbiegają się wszystkie najważniejsze sprawy, o których autor chciałby nam powiedzieć. Miałem więc uczucie takiego trochę przesytu, mimo tego, że to tylko te 149 stron, tak? Nie jest tego całkiem dużo. Pisaliście mi, tak czytałem też w recenzjach o barokowym języku Carpentiera. Ja nie wiem, czy on jest barokowy, szczerze mówiąc. On jest ładny. On jest po prostu ładny. On nie przeszkadza w czytaniu. Nie jest to też język, który by mi szczególnie stawał tutaj okoniem, przeszkadzał w czytaniu, albo wręcz przeciwnie, który by prowokował do jakichś analiz, wyciągania nie wiadomo jakich wniosków. Nie. To jest po prostu ładnie napisane. To język współgra z klimatem tej powieści i chyba tyle wystarczy. Mam takie wrażenie, że gdyby to napisał Borges, to zrobiłby z tej powieści trzy krótsze lub dłuższe opowiadania i kto wie, czy to nie byłoby lepiej. Oczywiście wątków tutaj mamy jeszcze kilka, bo mamy Macandala, mamy głównego bohatera, nie powtórzę wam jego imienia, który też tam tę historię Haiti obserwuje gdzieś z boku. To chyba też jest postać historyczna. Mamy czarnego króla, pierwszego króla Haiti, jego tragiczne losy i jego wspaniały pałac, który obecnie jest już w ruinie. I paru jeszcze mniej lub bardziej istotnych bohaterów, mniej lub bardziej istotnych wydarzeń, ale właśnie mówię, mam wrażenie, jeśli ktoś z was czytał, podzielcie się w komentarzach swoimi refleksjami, czy nie jest tak, że to wszystko najmocniej wybrzmiewa właśnie w tych wydarzeniach związanych z Pauliną Bonaparte. Taka jeszcze refleksja związana z odbiorem tej powieści, bo różne nazwiska innych autorów gdzieś tutaj się pojawiały właśnie w głowie. Mówiłem o Borgesie, na Instagramie pisałem też o Lovecraftcie, bo jak najbardziej wudu, niezwykłość, tajemniczość, jakiś nowy świat, nowe lądy, no to przecież z Lovecraftem jak najbardziej się kojarzy, chociaż to jest inna działka, że tak powiem. I ta właśnie niezwykłość, cudowność, ten mrok też z innych przyczyn się w tej książce pojawia. To jednak tak, Lovecraft będzie dobrym tutaj skojarzeniem. Kojarzy mi się też Joseph Conrad z jego właśnie wizją no, nie starego świata, prawda, Afryki, czarnego kontynentu, która przemienia Europejczyków, która ich niszczy, która ich wypala od środka, Afryki dzikiej. No właśnie. I tutaj jest podobnie i też podobne pytania się nasuwają. Jeżeli potępiono Konrada za rasizm, to czy nie należałoby potępić również Carpentiera? Wiem, że jest jakiś artykuł, ja go nawet znalazłem na JSTOR-ze, o czarnoskórych bohaterach u Carpentiera. To jest artykuł z lat 70., więc mniej więcej wtedy, kiedy pamiętam, że przyczepiono się do Konrada, mniej więcej oczywiście. Nie czytałem tego artykułu, jeśli ktoś z was go czytał i wie, o czym mówię, to by się podzielił opinią w komentarzu, to też byłoby to ciekawe, ale jeśli rzeczywiście Afryka Jądra Ciemności jest stereotypowa i to już wystarczy do oskarżeń o rasizm, to czy przypadkiem tak samo nie jest z Haiti Carpentiera? Możecie mnie zapytać, pewnie niektórzy z was mnie zapytają, czy tu nie mamy do czynienia z czymś, co się nazywa tym odwróconym rasizmem, tak? Czyli wszyscy biali źli, wszyscy czarni wspaniali, tak? Nie, zdecydowanie nie, bo to jest książka o innych sprawach. To jest książka o zderzeniu dwóch różnych cywilizacji. O właśnie, o zderzeniu cywilizacji, gdzie jedna strona nie jest w stanie przyciągnąć drugiej. Jest to też książka o wierności z tradycji, o wierności miejscu, z którego się pochodzi, bo
w osobie głównego bohatera my to widzimy, że on tej pełni mocy swojej dostępuje w momencie, w którym zaczyna rozumieć, że on nie jest Haitańczykiem, on jest stąd, to jest jego kultura, jego ziemia i no, nie ma wyjścia, nie będzie nigdy Europejczykiem. Klęskę ponoszą Europejczycy, ale też ludzie, którzy jakby z nimi tutaj zaczęli, no powiedzmy, współpracować, ten mag wudu zabrany przez Paulinę Bonapartę do Rzymu, mimo że czuje się tam wspaniale, również skończy tragicznie. No, gdzieś ta klątwa, czy też ta zdrada, której się dopuścił, go doścignie. Ale też jest tak, że nie każdy biały jest tutaj zły i nie każdy czarny jest tutaj dobry. Choć oczywiście kolonizatorzy z zasady przedstawieni są raczej jako negatywni, ale też Carpentier pewne rzeczy prostuje, pewne mity na temat tego, jak mity, pewien fałsz na temat tego, jak ta kolonizacja miałaby wyglądać, prostuje. No, mógłby to ktoś jeszcze teraz zrobić, jeszcze raz, bo chyba niektóre rzeczy nie dotarły. Więc nie, wydaje mi się, że tak z nim zdecydowanie nie jest. To jest książka po prostu o zupełnie innych sprawach i jest to słuszne spostrzeżenie, jak najbardziej słuszne, że te kultury nasze do siebie nie przystają. Nie ma między nimi pomostu, nie ma punktu zaczepienia. Dobra. To powoli kończąc, ja bym zachęcał, zdecydowanie bym zachęcał. To jest nowe, ładne wydanie z Piwu, jest kilka jeszcze innych wydań. To ma bardzo fajną okładkę swoją drogą, taka tutaj niby dżungla i coś czerwonego przesuwającego się, może to stróżka krwi, może to wąż, nie wiem, ale pomysł świetny, doskonale oddający sens, myśl tej powieści. Więc oceniłbym ją wysoko, na 7 na 10 zdecydowanie. Po prostu wydaje mi się nieco zbyt długa. Gdyby to było opowiadanie Borgesa, to pewnie byłbym nim zachwycony, byłoby pewnie króciutkie, bardziej takie może zbite, a tak trochę się to wszystko nam rozeszło. Ale mimo wszystko polecam, to jest naprawdę ciekawa książka, warta przeczytania. My się widzimy za tydzień. Mam nadzieję, że już na pręgierzu. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, bardzo dziękuję wszystkim za rady, za pomysły, również za pieniądze, które przesyłacie przez Patronite. Bardzo, bardzo fajnie, że jesteście. I do zobaczenia. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o kulturze. Bez pardonu.